taki Witkacy, ktoś absolutnie tak niepowtarzalny. Witkacy chciał w sztuce dotknięcia metafizyki, więc no, nie mógł być nowoczesny. Sam się o sobie mówił, on był istnieniem poszczególnym, jakimś tak nietypowym, takim właśnie odrębnym. On połączył rozwój cywilizacji z upadkiem duchowym człowieka. To było na pewno czymś bardzo specyficznym dla niego i niezwykle trafnym. Witkacy jako dramaturg był kimś, kogo można by uznać za drugiego po Wyspiańskim reformatora polskiego teatru. Wielką rolę tu odegrał jego ojciec, malarz, też teoretyk sztuki, pisarz, twórca stylu zakopiańskiego, znany, wielka postać Zakopanego, autorytet. I on od razu przeznaczył właściwie, chciał zrobić ze swojego Staśka, ukochanego jedynaka, malarza, artystę właśnie, nie tylko malarza, w ogóle artystę. I robił w tym celu wszystko. Malarz, rysownik, fotografik, dramatopisarz, powieściopisarz, filozof, wizjoner, katastrofista, przenikający zagrożenia współczesnej cywilizacji. Twórca nowoczesnego teatru i nowoczesnej fotografii. Był człowiekiem wiele tragicznym. On błazeństwem zagłuszał swój dramat. Właśnie dramat niezrozumiałego artysty. Bo to dziś, dopiero dziś, Witkacy jest wybitnym twórcą. No naszym nieomal dobrem narodowym. Jednym z nielicznych twórców, znanym też w świecie. Jaki teatr proponuje Witkacy? Witkacy proponuje teatr czystej formy przede wszystkim. Czyli teatr nierealistyczny, który ma być jak najdalej od takiego zwyczajnego poglądu życiowego. Teatr bardzo kolorowy, bardzo zaskakujący. Teatr, który trochę bawi się z widzem, ale ma być też dla widza bardzo atrakcyjny. Tam są i strzały z pistoletu, i awantury, morderstwa. Tam są przepiękne, kolorowe scenografie zaprojektowane przez Witkacego w didaskaliach. Jesteś teraz mój, będziesz moim motorem, moim wypoczynkiem, moim nadwornym bezsensem życia. To jest na pewno teatr, do którego widz, nawet nieprzygotowany literacko, jakoś filozoficznie, może pójść, by czasami się po prostu dobrze pobawić, ale też oczywiście mieć taką możliwość przeżycia dreszczu metafizycznego, bo o to chodziło Witkacemu, dramatopisarzowi, aby zderzyć się z tajemnicą istnienia, między innymi w teatrze. Ta chwila też jest jedyna, nie wróci jak wszystko. Raz tylko się istnieje i musi się spełnić wszystko, co się spełnić miało na tej ziemi. Witkacowska sztuka ma przede wszystkim pobudzać w widzu, w odbiorcy, ale też w czytelniku dramatu. To doświadczenie dziwności istnienia. Sztuki Witkacego, one po prostu są. My się musimy z nimi zderzyć jak z kamieniem, czy jak z wejściem do lasu. Czysta forma to coś, co ma wzbudzać przede wszystkim uczucia metafizyczne. A te uczucia metafizyczne dla Witkacego istnieją poza dyskursem, poza treścią dyskursywną. W teatrze dzianie się przeważnie ma jakąś logikę. W teatrze Witkacego ta logika wynika tylko i wyłącznie z tego, że dzieje się eksces, który nie ma nic wspólnego w zasadzie z tym, co było wcześniej, ale składa się na pewną całość, to znaczy prowadzi do powolnego rozpadu całego uniwersum, które wcześniej on na tej scenie buduje. I w tym sensie te dramaty mają swój rozwój, tylko to jest taki rozwój, którego on nie chciał i udawał, że można bez tego rozwoju stworzyć widowisko teatralne. One wszystkie prowadzą do klęski, do upadku, do katastrofy. To jest jeden wielki
kim? Głowa jest z drzewa. O! Te ręce są gipsowe. Humor Witkacego w dramatach jest sposobem, moim zdaniem, na właśnie poradzenie sobie z grozą istnienia. I wychodzi mu to świetnie. Mam wrażenie, że najbardziej znany Witkacy dramatopisarz to jest Witkacy twórca neologizmów, Witkacy przezabawny, choć czasami przezabawny przez łzy. Wy, purwy kołcie, chlipożygi, kurdy, piełki zafądziałe. Irina Wsiewołodowna, rosyjska księżniczka. Pewne zbitki słowne, właśnie te jego pomysły słowotwórcze, jak również nieadekwatność, która jest dużym źródłem zawsze humoru, to była jego wręcz specjalność. Konfrontuje wysoki styl i niski styl. W jednej ze sztuk Witkacy w didaskaliach umieszcza taką uwagę, że jedna z osób mówi stylem pospolitawym, acz istotnym, a drugi sposób wyrażania to sposób dystyngowany, aczkolwiek prawda, niewiele mówiący. I te dwa sposoby mówienia, jakby zderzone w sztuce, jakby zbliżają jakby tę rzeczywistość tej postaci, rzeczywistość matki, bo o tym dramacie mówię, do absurdu, prawda? Ten absurd jest dla Witkacego czymś oczywistym, o czym zresztą informuje widza w didaskaliach do aktu ostatniego, prawda? Kiedy powiada, że sytuację, którą widzi, którą obserwuje widz, należy uznać za oczywistą, mimo że dzieją się tam rzeczy, które w świecie realnym zdarzyć by się nie mogły. Co pan mówi? To jest sprawa ściśle tajna. Czy pan zwariował? Oczy ma pan jakieś takie dzikie? Ależ, panie! To jest moja matka! Oślepła dziś i zwariowała. Odczytywanie dramatów Witkacego jest jak zaglądanie przez dziurkę od klucza do światów innych, do światów nieznanych. Odczytywanie dramatów jest jak praca detektywistyczna. Może nie jak chodzenie po linie, bo to jest jednak taki zamknięty system, taki świat jak komedia ludzka Balzaka, tylko tamten był realistyczny, a ten system witkacowski jest surrealistyczny, groteskowy, już zapowiadający postmodernizm także. Widzi pan, ja to rozumiem, ale to jest praktycznie niemożliwe. Ja nie wierzę, żeby metafizyczne uczucie wyrażać się mogło w czystych konstrukcjach. To będzie tylko odmiana zmysłowej przyjemności. A mnie chodzi o ducha. Sam o sobie, moim zdaniem, wymyślił najlepsze określenie, mianowicie Witkacy dech zapieralski. I rzeczywiście, ja uważam, że Witkacy jest twórcą dech zapieralskim, bo do dziś w ogóle nas interesuje, do dziś pisze poniekąd, już wychodzą ciągle jego nowe listy, jest żywy i jakby nawet coraz bardziej aktualny. Z czego wynika towarzyszący ciągle niepokój i groza w dramatach Witkacego? Moim zdaniem groza w dramatach Witkacego, odczuwana mam nadzieję przez czytelników i widzów, wynika z bardzo uważnego oglądu rzeczywistości ówczesnej przez Witkacego, z tego, że był bardzo na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi badaniami naukowymi, z całą taką grożącą w zasadzie cywilizacji ludzkiej sferą eksperymentów medycznych. Wnioskowałem to na bazie motta bezimiennego dzieła, w którym jest taki wers, że miedowalszczycy skarmią na widok czarnego beata Buwaja Piecyty. I przez wiele dekad było to traktowane jako bezsensowny ciąg słów, liter.
ten czarnego Beata Buwaja Piecyty przeanagramowałem, także idealnie wyszło mi, uwaga, etap biocybernetyzacja. I to na dodatek jest okraszone takim komentarzem, że to jest ze snu z 1912 roku. I ta fraza pojawia się zarówno w Nienasyceniu, Szewcach, jak i Bezimiennym dziele. Gdy poszedłem tym tropem, przeraziłem się, co tak naprawdę mamy przed sobą w tych dramatach, bo jak się dowiedziałem, co się działo w 1912 roku w nauce, w medycynie, czym żyła europejska i anglosaska, cała amerykańska społeczność, czym żyła prasa ówczesna, czyli przeszczepami gruczołów, badaniami nad możliwością zmiany płci, przeszczepami głowy, bo były takie eksperymenty prowadzone zarówno w Rosji radzieckiej, jak i w Europie Zachodniej. Witkacy obserwował to, co się działo w koloniach krajów zachodniej Europy. Obserwował ludobójstwo, które miało miejsce w Turcji czy w Afryce. I z tego wysnuwał wnioski. Poza tym był świadkiem eksperymentu społecznego pod nazwą rewolucja bolszewicka, którą co prawda sam stwierdził, że oglądał jak z loży, ale był w Rosji w czasie I wojny światowej, widział, do czego zdolni są ludzie z bronią i do czego są zdolni naukowcy, którzy pracują na zlecenie tych ludzi z bronią. Człowieczone bydlęta zaczęły całkować niemoc w potworną potęgę. Myśli bydlęce jęły skręcać skrycie w sprężynę giętką, uczuć wszawych wstęgę. Rozczyn dziel Marksa, wlany w bydląt czaszki, wytwarza z mózgiem przedziwną miksturę. Sikawki wtłacza to wszystko drań jakiś, by pod ciśnieniem w świat puścić przez rurę. Witkacy powiada, degeneracja cywilizacji zachodniej polega na tym, że upadają po kolei poszczególne jej dziedziny. Najpierw upada religia, potem upada filozofia, nauka. To różnie w różnych utworach Witkacego wygląda. I na końcu degeneruje się sztuka. Stąd właśnie teoria czystej formy, która miała być taką próbą ocalenia tego, co w sztuce świadczy o pewnej niepowtarzalności. Niepowtarzalności także indywidualnym piętnie tworzącej ją jednostki. Masa! Nowe istnienie poszczególne na przekór całej metafizyce opartej na pojęciu hierarchii i indywiduum. Precz indywiduum! Nie ma osobowości! Niech żyje jedna, jednolita masa! Ale właśnie rzeczywistość, w której cały czas, mimo głoszenia powszechnej akceptacji dla oryginalności i wyjątkowości, okazuje się, że wszyscy w tej oryginalności i wyjątkowości są tacy sami. Więc witkacowskie mówienie o tym ujednoliceniu, jak to Witkacy mówi, zglajszachtowaniu, prawda, o zniwelowaniu różnych osobowości, to jest coś, z czym zmagamy się na co dzień. Człowiek w zasadzie zaczyna obsługiwać automaty i sam z czasem, według tej zasady, którą on pokazał w Janulce córce Fizdejki, że niższa osobowość zaczyna dominować nad wyższą osobowością. I tutaj też jest doskonały przykład tego, w jaki sposób Witkacy przewidział przyszłość i w jaki sposób można go pokazywać jako realistę w Anno Domini 2004, czyli wtedy, kiedy Jan Klata przypomniał Janulkę, córkę Fizdejki. Co w takim razie możemy powiedzieć o jego malarstwie, o jego portretach? On chyba sam zbytnio nie cenił swojej działalności, ale jak dzisiaj jest oceniana ta sztuka? Jeśli chodzi o portrety pastelowe, to nie było tak, że Witkacy jakoś
ich nie cenił, czy uważał za coś mało istotnego. To znaczy, on był oczywiście wściekły, jak musiał rysować na zamówienie, na termin, na czas. Poza tym, poza firmą portretową, tych portretów jest mnóstwo, to są tysiące portretów właśnie głównie jego przyjaciół i znajomych, które powstały między innymi z użyciem czasami różnych środków typu narkotyki bądź alkohol, ale w większości przypadków to znowu są mity, bo na portretach zazwyczaj jest NP albo NP, czyli nie paliłem i nie piłem. Witkacy portrecista, ten istotny, i Witkacy fotograf, to jest Witkacy psycholog. Witkacy, który w laboratorium twarzy, gębowzorów, analizuje istnienie poszczególne. Był w końcu pionierem fotografii w wąskim kadrze. To był na skalę światową jeden z pierwszych fotografów, który w ogóle wpadł na to i skonstruował odpowiednie sobie warunki do fotografowania człowieka z tak bliska, czyli twarz okrojona niecała, bez włosów zazwyczaj, skupienie na oczach. Czasami jest to zdjęcie poruszone, bardzo często specjalnie, po to, żeby właśnie uchwycić jakiś moment tej prawdy modela, tak? Kiedy on przestanie pozować. Witkacy robił bardzo wiele kolejnych ujęć, kolejnych portretów, tak samo pastelowych, jak i fotograficznych. I tutaj to jest Witkacy psycholog, Witkacy znawca dusz ludzkich. On był pierwszy. On był w tych dziedzinach wszystkich pierwszy. I właśnie teatru, filozofii, i malarstwa, i literatury. Innej zupełnie sztuki. A dzisiaj jego proza, czy jest tylko i wyłącznie dla koneserów, czy współczesny czytelnik odnajdzie tam coś dla siebie? Czy to nie będzie zbyt trudne? Proza Witkacego jest zarówno dla nastolatków, jak i dla profesorów filozofii. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mamy powieść inicjacyjną 622 Upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Mnóstwo wątków autobiograficznych, możemy do tego podejść jak do powieści z kluczem, jak do powieści tatrzańskiej. Możemy właśnie zaproponować ten tekst nastolatkom, którzy zresztą też bardzo często zaczytują się właśnie albo w tej powieści, albo w Niemytych duszach, czy w Narkotykach. Niemyte dusze, napisane przez Witkacego w latach 30., gdzie Witkacy prowadzi coś, co nazywa psychoanalizą duszy polskiej i pokazuje, dlaczego jakby społeczeństwo polskie cierpi na różnego rodzaju deficyty. Mamy i humor Witkacego, i świetną obserwację socjologiczną, historiozoficzną, znów dla każdego coś dobrego, bo nawet możemy się nauczyć, jak się właściwie golić, żeby nie mieć strasznych skutków na twarzy, co zrobić z hemoroidami, ale też jakie wady posarmackie mają typowi przedstawiciele polskiego społeczeństwa. Więc tak jak profesor Janusz Degler mówi, Niemyte dusze powinny być w kanonie lektur szkolnych, bo przygotowywałyby świetnie młodzież do życia w społeczeństwie. Witkacy był geniuszem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wiadomo to stąd, że jego dzieło z czasem nabiera siły i aktualności. I gdyby nie było prawdziwie genialne i wizjonerskie, nie stawałoby się coraz bardziej potężne, tylko jak to by się wyraził sam Witkacy, by sflaczało.